Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy w 9. już materiale z gry Vampir? Chyba tak. Jakoś tak koło tego będzie. I co my tu mamy za zadanie? Jesteśmy w dzielnicy Zachodnie Doki. W porządeczku. I teraz mamy do zrobienia coś w kanałach. Także jedziemy 122 metrów stąd, więc niedaleko. Porada przydałoby się, żebyśmy się może ewentualnie przyspali. Gdzieś muszę kryjówkę swoją znaleźć. Gdzie ja mogę mieć kryjówkę? O, blisko kryjówkę. Gdzieś tu mam kryjówkę. To może bym zrobił jakieś lekarstwa? Jeszcze nie wiem, czy ktoś tu jest jeszcze chory, bo nie poznałem wszystkich. Ale na pewno byłoby dobrze mieć jakieś lekarstwa ewentualnie dla tych ludzi i... I może te punkty doświadczenia bym jakoś wykorzystał? Zaraz zobaczymy. Gdzie tu jest stolik do craftingu? Tu jest. Dobra. To jedziemy. Także zapraszam was serdecznie do oglądania materiału. Mam dwa nawet środki na ból głowy. No dobra, fajnie. Na zmęczenie zróbmy jeszcze ze 4, żeby było. Nawet 5, bo bardzo dużo osób jest zmęczonych. Przeziębienia 3. Anemię, sepsa, zapalenie płuc, zapalenie skrzeli. Kurczę, bardzo dużo na niektóre trzeba. 8, a tu już 15 na zapalenie płuc. W takim razie więcej nie będę robił. Może bym polepszył sobie broń? A nie, tu już mam ulepszone. Ale jest to lub to? Ja dalej tego nie rozumiem, czy... Tu są dwa zacieniowane, a tutaj? A nie mogę. A tu już mogę. Aha, bo to wybrałem. Dobra, czaję bazę. Co? 104 obrażenia chyba, nie? Dobra. Mamy już bardzo dobrą broń, teoretycznie. W praktyce to wyjdzie oczywiście jak zawsze. Dobra, jeszcze punkciki. Tylko na co by tu wydać? Muszę się... zapoznać z tym wszystkim. Możemy wziąć jeszcze krwawy kocioł. Koncentrujesz całą swą moc, by zagotować krew wybranego przeciwnika. Da wodą wybucha, zadając obrażenia zarówno jak i każdemu. Wznowienie 99, obrażenia 230. A wiecie co? A weźmiemy. Kurczę, tu już 2000. Fajne to jest, bardzo fajne. Bariera. O, czyń z głowy zbrojny. No weźmiemy chyba to. Facet. To jest na końcu. Tryśnie prosto do twoich ust? O kurde. Fajne, fajne. Pazury, dałoby radę to ulepszyć? No ile tutaj punktów potrzeba? A tu? 1300. Kurde, brakuje mi troszkę. Co by tu zrobić? Coś się wygrywa. Zwiększa absorpcję przy ugryzieniu w czasie walki. Zwiększa wydajność krwi. Może bym tu i tu polepszył? No, tak zrobimy. O, zaraz, zaraz. Aha, okej. Dobra, powoli wszystko zwiększam, bo... O to chodzi w tej grze, żeby w końcu, no kurczę, jakoś podrasować tego wampira, nie? Kolejnej nocy, Vampire. O, tu się wyleczyło. Okej. Okay. Czy coś wydarzyło? A nie żyje, ci się wyleczyli. Przeziębienie. Okej. Okay. Przeziębiła Loretta.
A to gdzie ona była? Aha, to jest ta sprzedawczyni chyba. Okej. Okay. Przeziębienie, przeziębienie. Nerwobóle. No dlatego nie mam jak co zrobić. Chyba będzie go trzeba zabić po prostu. A tu z nikim praktycznie nie gadałem. Dobra. Na szczęście nikt nie zginął. Więc nie skończyło się to jakoś bardzo źle. 15 poziom. Idziemy stąd. Okolice nocnego azylu. Ktoś w ogóle jest w okolicy? Z tym już gadałem, nie? Z tym nie potrzebuję. Bo pełno krwi jest. Może bym poszedł za tą krwią? Tak mnie jakoś zaciekawiła. O, ona mnie zaprowadziła do kolejnego pomieszczonka, które będzie miało naszą kryweczką. Kici, przystań no. Męczysz mnie tutaj. Okej, idziemy dalej. Metrów. Przeszperajmy to od razu w tym całym domku. Może jakieś fajne fanty będą. Albo jakieś, nie wiem, informacje dotyczące leczenia różnych objawów. O, a co my tu mamy? Szylingi, biorę. Okej, dużo szylingów. Sejfik, to, tamto, dobra, zgarniamy wszystkie kodzi. 75 metrów. Dolny brzeg Tamizy. Tam widzę już jakichś... O, ludków tu kolejnych. Siema. Mam tą nową moc, co jest? Które to będzie? Dobra, temu wypijemy krew. Dobra, gin gościu. Coś się tu nie zgadza. Jak się używa tej mocy? Wydajność to, tamto. Szczegóły zmień. A bo ja mogę jeszcze zmieniać. Czego nie używam? Mgła z cienia. Już nie ma krwi. Tego nie używam. Tkliwość. Dobra, zobaczymy tą krzepliwość. No kurde. Widział mnie? Chyba mnie widział, co? Jakieś dziecko ciągle to słyszę. Ła, kurde!
Co jest? Jak mi życie strasznie spadło. Jak słyszę gdzieś... A, skąd na górze jest. Dobra. Dobra, oni sobie niech walczą. A ja sobie wejdę do środka do kanału. Nie będziemy tu wszystkich zabijać jak leci, bo to i tak oni się respią co sekundę, to bez sensu jest. Znaczy bez sensu, no nie, nie chcę mi się tryhardzić tak, żeby mieć, nie wiem, wymaksowaną postać już w 5 minutach gierki. Dobra. Zbadaj kanały. A ja przypadkiem nie byłem w tych kanałach? Tylko z jakiejś innej strony? Chyba nie. Beware. Beware. It's locked. Beware. That doesn't work. Nie da rady, no dobra. So that's it. These wheels control the water level. No i co? Mi to dało? Ja chyba muszę zakręcić w takim razie. Czy nie? O. Mogę tam wejść do góry? Nie. Po co tu miałem pójść? A, dobra, czaję, już wiem o co chodzi. Trzeba rozwalić beczki. No i czemu ta woda dalej leci? A i co ja tutaj zrobiłem, bo tak naprawdę nie wiem. Co mi to dało? A może teraz? Ha, no ta. Pomniałem jeszcze o tym przycisku. No ta, ma to sens. Idziemy dalej. Siema. Okej, no biegniemy dalej, no. Przedługaśny kanał widzę z tego co będzie. Ten tu się cały czas tepie. Zaraz będzie jakaś walka. A to ja sobie zjem te szczurki, bo to może być kluczowe, jak ja sobie napełnię krwią. Aż pasek żądzy. Zamknięte. Oho, coś tu się dzieje. O, to ten wielki. Walczy ze skalami. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again, the one they call the sewer dog.
Hold your tongue, new boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Czyżby był boss fight? O kurde. No przecież kliknąłem spację. Się odporny na ciosy jest, bo już nie zadaje ponad 100. O kurde, o kurde, najgorzej. Ła. O kurde. Czy to jest ten, tak znika? Dobra, na razie dobrze idzie, więc jestem zadowolony. Bezpiecznie zachowujemy dystans, walimy go kiedy jest taka dobra możliwość, nie na siłę. Ła, kurde. Zbyt pazernie się na niego rzuciłem. O kurwa, ile ich jest? Ej, co jest? Wracaj tu. O kurde. A, no nie wydaje mi się. Wow. O kurde. Stay down. I shall crush you. No kurde, nie. Kurde, ty, wypił sobie krew i ma więcej życia, najgorzej. Down, stay down. Ojej. Zjebało się. Najgorzej. Życie mi się jakoś nie respi.
O nie, w najgorszym momencie. Uff, zdążyłem. Dobra, muszę się skupić teraz, bo jak mnie trafi, to już po mnie. Spokojnie, no spokojnie. No spokojnie. Dobra, 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 dobra. Dobra, mamy to. Żeby nie było, trzeba powtarzać, nie? No i git. Bydlak rozwalony. Fragment zwyczajnego spustu? Myślałem, że jakąś jego krew wezmę. Gdzie mam teraz pójść? Blokowano jakieś drzwi? At least one skull escaped Fergal's wrath. No tak, tylko że... Zaraz zdechnę, jak tam zejdę. A tu szczurów jeszcze nie ma. Najgorzej! Gdzie tu jakieś jedzonko jest? Dobra, tu nie mogę iść. Aha, czyli trafiłem od razu niechcący w dobre miejsce, no dobra. Idziemy. Creature is bleeding to death. He cannot be far. Kurde, gorzej widzę. Co jest z tą moją absorpcją? Halo, czemu mi to nie działa? Czemu mi się życie nie regeneruje? Jestem cholernym wampirem, a nie jakimś gównem. Nic nie ma. Idziemy do góry. No proszę, co to jest zbiorowisko? Bridget? No proszę. Co tu się dzieje? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn, Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club.
His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Mm-hmm. What the hell was that thing? They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them. What of this? Vampire society's elite in the Empire. Okay. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust. Sean is a Skull. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he- Maybe because he is the sad saint. Or perhaps- Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he- If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. O proszę, przemieniona jest. Alive. That's it. No. Harriet is not alive. I don't understand. Żyje czy nie żyje? She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room. Thank you. I will. No dobra, to idziemy pogadać. Z Bridget. Ale najpierw troszkę ich okradnę, bo to na pewno będzie mnóstwo fajnych rzeczy. W końcu Skullowie, którzy mnie nie chcą zabić. Eternal gratitude for your protection, master. Spoko. Czy z kimś mogę zagadać? Bridget says you are one to trust. Wszyscy ten sam głos mają? Keep your distance, Echo. Keep your distance. Keep your distance. Okej, okay, okej. Okay. Ja tylko chciałem was okryć, na co wy się tutaj tak rzucacie. Cyk. O. Ja tu kryjówkę mogę mieć. Okej. Okay. O. To może będzie dobra broń? Chyba będzie dobra broń. O, tu już jest ulepszone, to? I to jest jakaś bardzo dobra broń. Tylko, że to jest dwuręczne. To nie, co się... Dobra, idziemy szukać Bridget. Bridgetka... Ja byłem tu. Tutaj. We're at your mercy. Will you help us? Your place is not here. W końcu poprawa, to będzie ten pokój. Jeszcze tam widzę, jeszcze mogę na dół zejść. Jest i ona. Zona? Jak się na ciebie wygląda? Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you are from the Pembroke Hospital. I have so many questions I need to ask you. I love. Why did you... And why not? This is... Will you respect old Bridget's wishes? Bridget is kind. She only needs to keep... So you did... Yes, I'm with my own kind. How do you feel? I can't see. I can't move. Have you tried to eat? People here tried to feed. Does the pain ever... It is not pain I feel. To znaczy, że tu jakaś nowa dolegliwość. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Do you take pleasure in causing so much? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to... No oj, oj, jak święty przyniesie w grzesznika, jakie dwuznaczne. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. Do you remember what Ty, no dopiero co chciałeś, żebym ci zadawał pytania, już mi nie marudź. First... A question from me. Very well then. Are you like me? We are not dead, Harriet. Death. I like what I am.
I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. You sought vengeance by your own hand, and someone... I don't lie. I saw him near the docks. A był tam przy dokach, pamiętam, pod barem. Who murdered in the street? He used to be my landlord. Shadows? The shadows. They heard me and answered something in the deep. And these shadows, this presence. It spoke only. What makes you say that? It whispered your name, Doctor. Questions about me? Nothing, Doctor. Dobra, no to pogadać pogadałem, aczkolwiek. Co to jest? Dymacja ikonów, coś o mnie. Kurde, nie okradłem tu wszystkiego. Czy lepiej okradać. Rozmawiaj z człowiekiem. O, siema. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. Get to know us. Spend time with us. And I may be. Why do you live here? Live. Hit. What are you? From the guilt, the shame. Why don't you leave the city? We are the Sewer Skulls. This is our domain. No dobra, dobra. Your diction, your words. You... True. I'm. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young. Can I be of service to you? We ask but one thing. Okay. For how long have you been in hiding? Skulls have been hiding under London's. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns. What manner of creature is Harriet? She is different from. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? Oh, the vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. Your kindness has been ample payment, Ekon. No dobra, pogadaliśmy, ale widać, że chce się do mnie dobrać, bo mam słodką krewkę. I to byłoby chyba na tyle w tym odcinku. W kolejnym będę kontynuować na pewno wszystko, co się dzieje w tunelach, w kanałach, bo mam tu jedno zadanie, a potem wrócimy do Shona. Także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Codziennie o 15 wlatuje odcinek. Pa, pa.